Czyli masz dwie operacje, kreska koszta. Jakie? Okulistyczne. Tak. Ale to oni muszą płacić teraz, bo jak to się tak to przedstawi, no to a jak to wydębisz te koszta? No. Prywatne akt oskarżenia złożono w sądzie w 2014 roku, po tym, gdy cywilna prokuratura prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy. Ale pani prezes, to jakby się to, bo to jest logiczne, to przedstawiło, udowodniło, to ona musiałaby zapłacić, ta pani prezes Kurska. Teresa, no. Oraz dwie z ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie grozi im do 3 lat więzienia. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Trwają ostatnie prace nad projektami ustaw reformujących sądownictwo przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i jego prawników. Szczegóły będą dyskutowane po publikacji, poinformował dziś w Polskim Radiu minister Andrzej Dera. Prezydent zawetował w lipcu ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie swoich projektów w ciągu 2 miesięcy. Według medialnych informacji prezydent chce wzmocnić swoją pozycję i przejąć część kompetencji, które w zawetowanych projektach PiSu były przypisane ministrowi sprawiedliwości. Doniesień o tym, co znajduje się w przygotowanych ustawach, nie chciał komentować prezydencki minister Andrzej Dera. Podkreślił, że we wrześniu poznamy nowe rozwiązania zaproponowane przez kancelarię prezydenta. Ale że przez te dokumenty odbędą się szerokie konsultacje. Mówiąc szczegółowo, ustawa jest w tej chwili kończona, więc to są już kwestie. Nie, ale no dobrze, to mnie nie obchodzi, mnie ten temat. No. No, że po prostu dokumenty zostały i po prostu, że jakby nie zniszczone, ale jakby uszkodzone te dokumenty. Aha, że brak dostępu. No, do dokumentu. W danym momencie, no jak to życie, pan Tarej, w danym momencie potrzebna, ty nie miałaś tego, a to ci jakiś dziad las. No. Od 1 do 6 września ZUS obsłużył. No to tak, bo to trzeba dużo jeszcze i dodatków i poprawić, ja to jeszcze raz zaniosę, to ona sobie będzie przeczytała, sobie porówna. No. Mieszkania własnościowego po zmarłym 21 maja 2015 roku, ja nie macie jej Witku, gdzie oczekiwałem na eksmisję i potem na lokal zastępczy socjalny, gdyż jestem osobą niepełnosprawną, nigdy nie wygram nawet spadku w sądzie na teren polskiej 15, a to państwo gwarantuje mi lokal socjalny, jak mi mówili i pouczali prawnicy na Gałczyńskiego 3. Teraz wracam od rzecznika praw obywatelskich, urzędniczka Barbara Tadajewska sama przed chwilą powiedziała, że komornik Wojciech Borsuk, ulica Wałbrzyska 11, lokal 102A, z urzędnikiem miasta, tu dopisuje teraz Waldemar Szatkowski, telefon 601 371 666, działali za szybko, że ta rzeczniczka prawowość będzie i bezprawnie, bo za moimi plecami jakby, że skoro ja w pracy, to oni wtedy jakby te chwile wykorzy i nic do mnie oficjalnie nie przyszło ani drogą pocztową, a jedynie w pracy rozmawiam tu przez telefon z osobą nerwową na klatce, która włamała się do mojego mieszkania z osobą na klatce, które wymieniały zamki w drzwiach, a klucze pojechały do zarządu mienia na Kazimierza Jana 64, czy tam ile 64.
62, tu poprawiam. Tak, ja tam napiszę sobie do poprawki. Piętro czwarte. Podysłam chłopca z kluczami, ale oni robią tak, by hucbę powiedzieli beztrosko, że klucze możesz sobie na szyi powiesić, bo mają nowe, tak, no nieładnie, no bo to widać, to wszystko, każdy taki akcent ich zdradza, że to była hucba. Folwark prywatny dzwoniłem. Całego kraju, ale też stanie się tak w życiu. Intelektualnie, tak, tak, ale to więc... zostanie około 4000 specjalnych stref modlitwy wzdłuż granicy. No, tak, tak, oczywiście. Młodzież niepełnosprawna intelektualnie, która nie zdawała sobie sprawy z tej sytuacji. Następnego i odebrałyśmy we czwórkę, potem następnego dnia, rzeczy najważniejsze. Sąd na teren Polski mnie prosi, tutaj jest pismo, proszę bardzo, aby jeszcze raz złożyć podanie o spadek, koniecznie włożyć też opłaty 50 zł, tego błędu nie powtórzyć. I wtedy, gdy ja, a to wtedy, jak to OPS, ta sytuacja była, że żeśmy z podaniem i za usunięcie tych kosztów sądu w ogóle, ale i 50 zł, ale to był błąd, aby nic nie płacić. Teraz zapłacimy i to bez łaski, to wiadomo, ale Rzecznik Praw Obywatelskich powiedziała, że nie mieli prawa bez mojej wiedzy wejść, tak jak dzielnicy. Dumińskiego 7 powiedział, że to ja jako jedna, jedyna osoba mam klucze, jestem odpowiedzialna za to wszystko. Klucze od Janka Maciejowicza, który znał na zawał serca i nikt nie ma prawa włamać się tutaj do tego miejsca. Przypominam, że kiedyś znajomy... przypomniało mi się, że kiedyś znajomy pseudodziennikarz Przybyłowicz, trzeba napisać, Przybyłowicz, miał ode mnie górny klucz i być może że on już, jak widział, że nie ma nic do stracenia, być może on ten klucz... Tak, 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 dlatego nawet tutaj... Tak, spółdzielnik Wyrzyńska. Stanowią odpowiedź na pytanie dotyczące legalności ograniczenia dostępności tak zwanej antykoncepcji awaryjnej w Polsce. W połowie lipca bieżącego roku do Komisji zwrócili się w tej sprawie europosłowie Lewicy. Odpowiedź Komisji Europejskiej jest dowodem na to, że zarzuty wysuwane przez środowiska lewicowe i feministki w trakcie debaty na temat Ella One były bezpodstawne, mówi Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa. Bo od początku mówiliśmy, że nie ma żadnego zalecenia Komisji Europejskiej do wprowadzenia tego preparatu do Polski bez recepty. Była to wielka walka z TO i panią premier ówczesną, panią Kopacz, która przyjechała, że nie ma sprawy, to mogą uznać tak, nawet... żeby jak najwięcej zmataczy, czyli to kręcactwo, złodziejstwo, zmataczone. Okazuje się, że było kłamstwo, że Komisja Europejska absolutnie nie wywierała na Polskę żadnego nacisku. No i po prostu dzisiaj mamy już tą pigułkę tylko i wyłącznie na receptę. Pigułki dzień po, bez konieczności wizyty u lekarza, można było kupować od 2015 roku. Tak. Rozwiązanie wprowadzono za rządów PO-PSL po tym, gdy Komisja Europejska wydała decyzję pozwalającą na sprzedaż takich preparatów bez recepty. Przepisy przywracające kontrolę lekarską nad wydawaniem Ella One przyjęte przez obecny parlament weszły w życie w lipcu bieżącego roku. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się w Kaliszu na naszej wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Z racji 12. ogólnopolskiej pielgrzymki rodziny Radia Maria do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Hasło naszej pielgrzymki: zróbmy milowy krok ku pełnej ochronie życia człowieka. Potrzebne jest jeszcze raz nasze tak dla życia. Święty Józefie, tak, twojej opiece zawierzamy życie każdego człowieka. O 17.30 konferencję na temat posłuchaj rodziców, których szczęściem są ich dzieci pomimo choroby. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie
Jego ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynarzyarcy Świdnickiej, tak, przewodniczący Rady Nadzorów Apostolstwa Świeckich przy konferencji Episkopatu Polski. Podczas naszej pielgrzymki w Kaliszu będzie można złożyć podpis pod obywatelskim projektem. Ale on powiedział, że to państwo zapłaci, wszystko państwo, ale jeżeli my byśmy, okazało się, że wygramy to mieszkanie, to musimy i za ten remont też zapłacić i za to odremontowanie sąsiadom. O godzinie 17. No. No, oczywiście dokładnie. Ale na pierwszym piętrze, czyli pod nami. 12 minut po godzinie 14, no. Przed nami popołudniowa modlitwa z liturgii godzin. Drodzy Państwo, korzystamy z tomu czwartego. Tydzień drugi, hymn rozpoczyna się. Ale remontu chce na parterze, tak? Co ci gadała? Znajdziemy na stronie 505. Informacja dotycząca antyfon i psalmów. No, no. Strona 707 i strony kolejne. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Że cały plan odliczony na naprawę państwa musiał być skorygowany właśnie do tego, że zaczął dochodzić sygnały, że te ustawy myślę, że to na cele nie do końca do momentu, tylko poznać tylko tak. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Stanie polskiego ratunkowi. Chwała Ojcu i Synowi. Tak, i tak, kłamie. No. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen, alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni. Nie będzie jednak tą zmianą kosmetyczną w stosunku do ustawy Zbigniewa Ziobry, w cudzysłowie Zbigniewa Ziobry. I ma pan na myśli tutaj to, że ustawa prezydencka... No ale tyś to spisała wtedy, czy gadała? ...a nie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? To jakby było przesądzone już chyba w momencie wprowadzenia weta, bo o tym się mówiło, że w tamtym pamiętnym wystąpieniu prezydent zwracał uwagę i powołując się na swoje konsultacje, że nie chce powrotu do czasów, w których prokurator generalny jeden człowiek miał władzę nad całym wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że o tych przeciekach, w których pojawiły się informacje, że nie będzie izby dyscyplinującej, że to jednak będą ustawy idące bardziej w stronę... No na pewno, na pewno. Tanie reformy sądownictwa w tym ujęciu zniszczmy obecną kastę sędziów. Karol Gaz. No tak, spotkanie się wczoraj odbyło. Wszyscy tak naprawdę czekali, co z tego wyniknie. Wiemy już, że dotyczyło w głównej mierze reformy sądownictwa i tego, jak ten plan ma przebiegać. Mówię w głównej mierze, ponieważ Kancelaria Prezydenta poinformowała jeszcze, że rozmawiano o najważniejszych sprawach państwa, co daje taką furtkę do dywagacji. No, mamy nieoficjalne też informacje, że rozmawiano na przykład o zmianach w rządzie potencjalnych, czy o jakiejś pracy poszczególnych ministrów. Tutaj jeszcze ważna jest rzecz taka, że spotkanie pomiędzy prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim odbyło się na prośbę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, co też jest znamienne. Czy mieliśmy do tej pory kryzys w relacjach? Ja też bym tego kryzysem nie nazwał. Oczywiście były pewne napięcia, czego wyrazem były choćby słowa rzecznika pana prezydenta, czy z drugiej strony wiceministra Jakiego, no czy słowa, które były... No ale to fachowcy muszą zrobić, ja zaproszuję taki remont. Pokazywało, że pewne napięcie istniało. No. Też trudno się dziwić, bo ono zaczęło istnieć od zawetowania przez pana prezydenta dwóch ustaw. Czekamy na projekty. Wydaje się, że wszystko zostało wczoraj rozwiązane, o czym mogła świadczyć na przykład mina prezesa Prawa i Sprawiedliwości tuż po wyjściu, który wyglądał na rozradowanego, co może wskazywać na to, że wszystko się rozwiązało po jego myśli, czy też po myśli szerzej obozu rządzącego. Więc pozostaje nam tylko czekać na konsultacje pana prezydenta z prezydentem poszczególnych klubów i pozostaje nam czekać na projekty ustaw, które przedstawi. Wspomniał pan o tych najważniejszych sprawach dla Polski, które były także omawiane na tym spotkaniu. No i wspomniał pan także o zmianach w rządzie. Dużo się bardzo mówiło o tym, że prezydent Andrzej Duda zażądał
duży cudzysłów do tego słowa, bardzo bym poprosił dostawić, zażądał, aby do dymisji podał się Antoni Macierewicz, żeby został zdymisjonowany. Chciałem zapytać o pozycję Antoniego Macierewicza w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby Antoni Macierewicz opuścił rząd? Czy ja bym się teraz takiej dymisji nie spodziewał? Jeszcze jedno zaznaczę, że tak naprawdę o tym, co było na spotkaniu, wie tylko pan prezydent i pan prezes Kaczyński, więc wszystkie spekulacje są wyłącznie nieoficjalnymi informacjami medialnymi, wyłącznie spekulacjami. To są takie dywagacje na potrzeby trochę też gry medialnej i politycznej. Oczywiście pojawiły się informacje, że tutaj tu fakt podał, że pan prezydent zgłosił zastrzeżenia do trzech ministrów, konkretnie do szefa MSZ-u, szefa MON i ministra zdrowia. Jeśli pan redaktor pyta o pozycję Antoniego Macierewicza, moim zdaniem... No to z tego wynika, że ta twoja rozmowa z tą wiceprezesą Spółdzielnictwa nie była taką przyjazną rozmową, skoro... No tak. Pamiętamy, była przyczyną jednego z kryzysów pomiędzy władcą prezydenckim a MON-em. No oczywiście. Zobaczymy co dalej, aczkolwiek ja bym się teraz dymisji nie spodziewał, ale pamiętajmy też, że premier Szydło powiedziała, że niedługo przyjdzie czas na podsumowanie 2 lat rządów. Być może wtedy zostanie dokonana jakaś lekka korekta na poszczególnych, przy poszczególnych ministrach. Adam Buła. Wydaje mi się, że kluczowe pytanie w tej chwili brzmi, czy dojdzie do dymisji ministra Macierewicza, tylko czy... Na przykład na 11 listopada prezydent podpisze nominację generalską. A to ja jestem tam na chwilę, że wiesz, z tym Areckiem to wiadomo, że to jest psychiczny, ale jestem na krótko, no on mnie dzisiaj budził, ja mówię, obudź mnie, bo ja ten materac rozkładam, taki z firmy Kasada, masujący i tego i... Nie, tamtej mam na telefon, ale po co, jak on jest lepszy budzik. No i mnie obudził pół do szóstej i tego. No i dobrze jest. Także dobrze. No, także do to ty już tam się szykuj. No, 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 no. Chciałem jeszcze zapytać, bo także pojawiło się, jeżeli chodzi już o dymisję ze strony pracowników prezydenta, czy... Podobno Sprawiedliwość zażądało dymisji rzecznika, czyli ministra Krzysztofa Łapińskiego. Czy to nie jest tak, że w mediach Krzysztof Łapiński, który taką ostrą retoryką, przypominam te słowa dotyczące, że jeżeli prezydent będzie chciał kogoś zdymisjonować, to będzie rozmawiał bezpośrednio z Jarosławem Kaczyńskim i tutaj pojawiły się właśnie takie sugestie, że Prawo i Sprawiedliwość chciałby zdymisjonować ministra Łapińskiego, no to czy to nie jest... Jestem organiczny. No to ty więc zadzwoń do niego i powiedz i pociesz go. Ach, choroba przejdzie, Królestwo Boże, może ci pomoże, rozwiąże wszelkie problemy. Problema. Nie, tam. To nie było pewnego rodzaju taka zabawa odbezpieczonym granatem. A co ci to obchodzi, jak będziesz się spoufala, przerwiesz rozmowę i koniec. On cię wcale. Sama powiedziałeś, że jest sztywny. No i koniec. Pozwolił sobie na jedną, czy nawet trzy złośliwości. I to były złośliwości. Sama powiedziałeś, że jest sztywny, że ma 26 cm. Sama policzyłaś. Okej, no to nie się lepiej. Wydaje mi się, rzecz nie warta rozważania i myślę, że kilku prominentnych polityków PiS powinno po prostu nabrać dla siebie większego dystansu. Karol Gac. Pamiętajmy, że pan rzecznik Łapiński był jeszcze posłem Prawa i Sprawiedliwości. On często też szedł swoją drogą i odcinał się bardzo często od takich głównych tez Prawa i Sprawiedliwości, co już wskazywało, czy media spekulowały wtedy, że na przykład jego dni z Prawa i Sprawiedliwością są policzone. Ale to nie jest prywatny, tylko to jest żeby on tu pracował w ogóle, to też to zdrowie, to ma sprzyjać pracy. Ale proszę zauważyć, że psychologia pracy, zdrowie pracy. Jest dość niepopularny jeśli chodzi o elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Także od tego człowiek jest żelazo, ostrzy się żelazem, żeby człowieka powstrzymał, jeżeli coś tam schodzi na jakieś bariery. No. I co teraz robisz? No. A tam jest Bartek w domu, jest Bartek. Jego rzecznika, Marka Magierowskiego, który prezentował dość inny sposób sprawowania swojej funkcji. No być może pan... też nie może wpadać w paranoję. Znaczy to, co powiedział pan rzecznik Łapiński, musiało zostać uzgodnione z prezydentem. Tak? To nie jest tak, że rzecznik wyjdzie i powie coś od siebie, bo gdyby rzeczywiście było tak, że powiedziałby
takie słowa od siebie, to myślę, że zostałby, i gdyby to była samowolka rzecznika, to myślę, że mógłby zostać przywołany przez pana prezydenta do porządku. Dymisji się nie spodziewam, aczkolwiek z punktu widzenia obozu rządzącego, szeroko pojętego i pałacu prezydenckiego i partii rządzącej, no takie wypowiedzi czy z jednej strony, czy z drugiej strony są niepotrzebne i być może o tym też rozmawiano wczoraj, zobaczymy. Wydaje mi się, że obie strony zdają sobie sprawę, że ten obraz jedności jest im potrzebny, czy też faktycznie tak jest, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna, ale tego typu wypowiedzi na pewno nie służą ani partii, ani pałacowi prezydenckiemu. To muszę zapytać, czy służy kampania reklamowa, z którą rusza PiS, kampania informacyjna dotycząca zmian w sądownictwie. No, partia zapewnia, że nie jest ona finansowana ze środków publicznych, a opozycja nazywa ją kolejną aferą. Będą powstawać billboardy, które będą jakby przekonywać do reformy sądownictwa, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, jak oceniacie ten pomysł obozu rządzącego? Adam Buła. Niestety, z całym moim szacunkiem dla obozu rządzącego i dobrej zmiany, trzymanie kciuków za napełnienie Polski nie może przesłonić faktu, że to jest no humbug, znaczy to jest skandal. Czy to niby było cwane przetransferowanie środków na bieżące polityczne potrzeby, ale to jest zrobione tak bezstrzelnie, tak z pogwałceniem jakichkolwiek zasad przyzwoitości, że wydaje mi się, że wbrew pozorom PiS zapłaci bardzo, może nie bardzo, ale wysoką cenę za całą tę kampanię, bo cały ten pomysł i próby wytłumaczenia, no, że 100 tak. milionów złotych wyciągnięte ze spółek Skarbu Państwa, w większości te spółki są notowane na giełdzie, drobni akcjonariusze wydają pieniądze także, na ich akcje. Dobra. To nie są wielkie sumy. Także ty jesteś, moja droga Łucja, módl się za nami. No ty jako Libia Święta, módl się za nami. Ambasad w informowaniu o polskich interesach, o promowaniu, wspieranie i promowanie polskich. No to idź tam. Nagle jest przetransferowane na co tu dużo mówić, wewnętrzną, polityczną, rządową propagandę. Także twierdzę na razie, no to cześć. Jeśli popatrzymy na te pierwsze spoty, pierwsze filmiki, tam jest mniej o tym, co trzeba naprawić w sądach, a więcej o tym, jak one były, jak sądzili byli źli. Premier Beata Szydło podkreśla, że polski rząd nigdy nie zgodzi się na opuszczenie Unii Europejskiej. Przypomina, że Polska chce reformy wspólnoty. Pieniądze na prezes Rady Ministrów spotkała się w Warszawie z ambasadorami Rzeczpospolitej w ramach dorocznej narady. Premier Beata Szydło podkreśliła, że najważniejszym tematem dla Polski w sferze polityki zagranicznej jest przyszłość Unii Europejskiej. Gorzka lekcja Brexitu oraz kontestacja obecnego stanu Unii Europejskiej przez niebagatelną część obywateli wymagają pogłębionej refleksji, zaznaczyła. Premier zapewniła, że Polska jest gotowa do dyskusji na ten temat. Prezes Rady Ministrów odniosła się także do pojawiających się głosów o rzekomym wyjściu Polski ze strukturu Unii Europejskiej. Nie ma mowy o polexicie, jak próbują budować narrację niektórych środowisk. I chcę to jeszcze raz wyraźnie w tym gronie Państwu powiedzieć. Nie ma takiej rozmowy, nasz rząd nie będzie takiej dopuszczał do takich dyskusji. I wszyscy ci, którzy w tej chwili próbują snuć taką narrację, robią to przeciwko Polsce. Chcemy natomiast oczywiście reformy wewnętrznej Unii Europejskiej, zgodnej z traktatami i interesem wszystkich państw członkowskich. Tak, tej reformy chcemy i mówimy o tym otwarcie. Chcemy jej ze względu na to, przede wszystkim, że z troską myślimy o przyszłości Unii Europejskiej. Projektów z całego świata, wśród nich jest polski projekt dotyczący nowoczesnego spalania węgla i oszczędności energetycznej. Zagadnienia EXPO to nowoczesne gospodarowanie energią,
jeszcze tak nie skupią się na tym, bo bardziej jeszcze na gorąco powiedzieć, że gdzieś tam to umknie wszystkim, ale moim zdaniem to jest jednak uchybienie partii rządzącej i można było to rozegrać zupełnie inaczej, powiedział prezydent. Ale Andrzej Duda. Pojawia się tam Polska taka teza, która pokazuje, w jaki sposób można gospodarować energią i w jaki sposób można także dokonywać, powiedzmy, zagospodarowania dwutlenku węgla. Właśnie poprzez co było naszym wielkim wkładem w ostatnią konferencję paryską, a mianowicie wyraźne pokazanie, że to lasy w tym sensie naturalnym są najlepszym sposobem gospodarowania i magazynowania CO2. I właśnie jak gdyby wokół tego jest posnute całe polskie stoisko, cały polski pawilon, pokazujemy nowoczesne technologie, które są energooszczędne, które pozwalają także choćby dokonywać spalania węgla w sposób znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż to było do tej pory. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki temu, iż Polska tak dobrze prezentuje się w Astanie, Łódź ma szansę zostać gospodarzem Expo w 2022 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zaostrzający kary za przestępstwa na tle seksualnym. O planowanych zmianach poinformowali na konferencji prasowej szef resortu i prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz wiceminister Marcin Warchoł. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem resort proponuje karę dwukrotnie wyższą niż obecna górna jej granica. Polska pytanie w sposobności podsumowania tygodnia. Wracamy zaraz po sekundzie. Dorwane drogi kar miałyby wynieść 5 lat, a w przypadku krótka piłka. W przypadku przestępstwa gwałtu wprowadzone ma dodatkowe wykluczenie zabronionego, tak zwane kwalifikowane. Podwyższone mają zostać także kary za gwałty, w których nastąpi na miejscu wycenki śmierć ofiary. Kara będzie groziła w przypadku śmierci od 8 lat pozbawienia wolności, w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o typ podstawowy, wyprowadzamy z niego, i to jest bardzo duża zmiana, trzy okoliczności. W ogóle niezauważane wcześniej przez sąd. Po pierwsze, sprawca posługuje się nożem również innym niebezpiecznym narzędziem i otrzymuje karę jaką? 2 lata pozbawienia wolności. Sądy tego zupełnie nie widzą przy wymiarze kary. Orzekają 2 lata, ewentualnie 2,5 roku. 3 lata czasami. My wprowadzamy szczególny typ czynu zabronionego, właśnie kwalifikowany zbrodnia. Jeżeli posługuje się w trakcie zgwałcenia nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, ma wówczas odpowiadać jak zbrodniarz. Resort planuje też m.in. wprowadzenie ochrony małoletnich. Za ich zgwałcenie grozić ma kara do 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie wynosi ona 3 lata. Zmiany dotyczyć mają też m.in. kar za zabójstwa połączone ze zgwałceniem, ze szczególnym okrucieństwem. Sprawcą takich czynów grozić ma dożywocie. Projekt zaostrzający kary za przestępstwa na tle seksualnym jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada też zmianę całości kodeksu karnego i filozofii karania. Jesienią poznamy założenia projektu, który ma zapewnić dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych. W lipcu bieżącego roku Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło propozycję powołania Funduszu Dróg Samorządowych, z którego wycofała się po protestach opozycji. Jak poinformował w rozmowie z Radiem Maryja poseł Bogdan Rzońca, obecnie prowadzone są dyskusje nad nowymi rozwiązaniami, które pozwolą na remonty dróg. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury nie wykluczył, że środki będą pozyskiwane z budżetu państwa, jednak jest to uzależnione m.in. od realizacji obecnego budżetu. Problem trzeba po prostu rozwiązać. On jest dobrze nazwany, dobrze zidentyfikowany. Samorządowcy mówią, nie mamy pieniędzy, a my musimy powiedzieć jako państwo, jako Sejm, że te pieniądze skądś trzeba znaleźć i przekazać na realizację tych zadań. Na pewno nie chcielibyśmy obarczać tym problemem najbiedniejszych grup społecznych, ludzi, którzy korzystają z dróg, ale którzy zarazem mają mało pieniędzy w kieszeni, więc czekamy na wyniki ekonomiczne budżetu państwa po drugim kwartale, po trzecim. W tym momencie będziemy dyskutować, skąd te środki wziąć. Nie możemy się zgodzić na to, żeby dzieci chodziły po błocie do szkoły. Nie możemy przymknąć oko na to, że są dzierżawe drogi, które są powodem wielu, wielu wypadków i strat, ogromnych strat. Wcześniejsze propozycje Prawa i Sprawiedliwości zakładały powołanie Funduszu Dróg Samorządowych, której finansowanie zapewniłoby wprowadzenie opłaty paliwowej w wysokości około 20 groszy na litr. Z szacunków projektodawców wynikało, że w ten sposób można było uzyskać nawet 5 miliardów złotych rocznie na budowę i przebudowę lokalnych dróg. Dziś na północy.
północy kraju zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. W centrum i na południu zachmurzenie duże i okresami deszcz. Miejsca możliwe większe przejaśnienia. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnych części Mazowsza i województwa zachodniopomorskiego. Temperatura od 11-13 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 70 km na godzinę, wiatr zachodni. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale, ciśnienie rośnie. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się w Kaliszu na naszej wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Z racji 12. ogólnopolskiej pielgrzymki rodziny Radia Maria do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Hasło naszej pielgrzymki: zróbmy milowy krok ku pełnej ochronie życia człowieka. Potrzebne jest jeszcze raz nasze tak dla życia. Święty Józefie, Twojej opiece zawierzamy życie każdego człowieka. O godzinie 16.00 koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen. O 17.00 zaplanowaliśmy nabożeństwo za rodziny w intencji obrony życia. O 17.30 konferencja na temat Posłuchaj rodziców, których szczęściem są ich dzieci pomimo choroby. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, przewodniczący Rady do spraw apostolstwa świeckich przy konferencji Episkopatu Polski. Podczas naszej pielgrzymki w Kaliszu będzie można złożyć podpis pod obywatelskim projektem zakazującym aborcji eugenicznej w ramach inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj aborcję. Pamiętajmy o naszym PESEL-u. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maria i Rewizji Trwam o godzinie 17.00. Radio Polityka. Drodzy Państwo, na zegarach jest 10 minut po godzinie 13.00. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zawierzamy niepokalanemu sercu. Polska zawierzy się Matce Bożej we wszystkich parafiach i rodzinach. Tak jak prosiła Maryja w Fatimie. Szczegóły w naszym dzienniku. Rozmawiajmy i nie zwlekajmy ze zmianami. Debata naszego dziennika. Propozycji z Ministerstwa Obrony Narodowej zmian w strukturze dowodzenia wojskiem przedstawia wiceminister Tomasz Szatkowski. Brońmy emerytur. Wkrótce protest Solidarności przeciwko ingerencji Komisji Europejskiej w wiek emerytalny. Czytam w naszym dzienniku. To serce biło dla Polski. Pożegnaliśmy wybitnego aktora, oddanego sercem sprawom Polski. Świętej pamięci Leon Łochowski był przyjacielem księdza Jerzego Popiełuszki. Nigdy nie zapomnimy, jak śpiewał podczas mszy świętych za ojczyznę na Żoli Bożu. Dodatek: jedzmy tanio i zdrowo. Jadłospis dla osób znerwicowanych. Leki z domowej spiżarni. Co przygotować na zimę? Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zapraszam Państwa na audycję Aktualności Dnia. Polak głupi, mąż po wschodzie, czyli głupi,
A potem, no, można byłoby uniknąć, potem za późno. Kompromitacja. I Polak Polakowi nie ufa, bo wszyscy mówią, tacy są. Kłamcy, oszuści, sobie Polacy nie pomagają, no bo mówią nawet, że wiesz, mówią wciąż, że śpimy, że śpimy, część. Siódmy dzień miesiąca, września czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr, rozpoczynamy audycję aktualności dnia, przed nami pierwszy temat, witam serdecznie na antenie Radia Maryja, panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigę Wiśniewską, szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam. Pani poseł, kolejne oskarżenia polityczne Unii Europejskiej wobec Polski, zapowiedzi unijnego komisarza do spraw migracji, który zagroził w dniu wczorajszym we środę, że jeśli Polska, Czechy i Węgry nie zaczną wykonywać decyzji o tak zwanej relokacji uchodźców w najbliższych tygodniach, Komisja Europejska rozważy skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzeczywiście taka wypowiedź komisarza w dniu wczorajszym padła, ale ja podchodzę do tej wypowiedzi z dużym dystansem i z dużym spokojem. Dobrze byłoby, żeby Komisja Europejska zajmowała się tym, co jest jej przynależne, tym, do czego została powołana. Dobrze byłoby, żeby komisarze wypełniali swoje zadania i swoją misję zgodnie z literą prawa, a nie przekraczali tej litery prawa, albo też nawet podejmowali działania, które nie leżą w jej kompetencji. Polityka migracyjna powinna być kształtowana przez państwa członkowskie. Warto no ale to nie są świadkowie Jehowy, no ale oni nie są z Biblią. Przecież o Panu Bogu Jehowie nie będą opowiadali, o Panu Bogu Jahwe. Unię Europejską, dobra, zafundowała nam brama Matka Boska i takie wiesz manipulacje to przecież Bóg nie jest głupi, to może być głupi człowiek, bo proszę Państwa remont na parterze, a z drugiego piętra zaleli, tak? No ale czy rzeczywiście jest raport zarządu? Tak, raport ze spółdzielni. Językiem praktycznym można wypowiedzieć, że pani Merkel zaprosiła sobie gości, a dziś oczekują komisarze Unii Europejskiej na zlecenie pani Merkel działające. Że oto wszystkie państwa członkowskie pokornie przyjmą gości zaproszonych przez panią Merkel. Na to zgody być nie może. Dlaczego? Dlatego, że nas nie pytano o zdanie, czy my się zgadzamy na to, żeby Unia Europejska otworzyła szeroko drzwi i złamała przepisy związane z przekraczaniem zewnętrznych granic europejskich i pozwoliła na to, żeby fala migrantów płynęła do Europy bez jakichkolwiek kontroli. Jednoosobowo podkreślam to. Te decyzje podjęła pani Merkel, używając innych, chce się przypuścić wszystkie państwa członkowskie do tego, żeby wpłynęły na konsekwencje tej błędnej decyzji. Pani poseł, i po raz kolejny w tych debatach dotyczących Polski, także tego zagadnienia, jakim jest relokacja nielegalnych imigrantów, przejawiają się te tak zwane sankcje finansowe cały czas gdzieś, jakby się Polska szantażuje, straszy, że jeżeli nie podejmiemy tego tematu w tym aspekcie, w jakim by chciała Unia Europejska, to wam odetniemy dofinansowanie. Absolutnie tak jest, stawiasz, że sprawy jest nieuprawnione i także tu podkreślić, że nie ma związku między tymi dwoma sprawami. Te fundusze nam przynależne wynikają z zupełnie innego rodzaju regulacji. Nie można łączyć i wskazywać, że konsekwencją nieprzyjęcia migrantów będzie odcięcie nam funduszy, bo to by, gdyby tak rzeczywiście było, to by pokazało, że w Unii Europejskiej funkcjonuje zasada kija i marzewki. No my na takie traktowanie się nie zgadzamy, to jest po pierwsze, a poza tym wszelkie regulacje dotyczące
fundusz są jasne, strukturalnie zapisane. I nowa perspektywa finansowa, która w niedługim czasie będzie dyskutowana, będzie uzależniona również od tego, że liczba państw członkowskich się zmniejszyła, ponieważ Wielka Brytania wyszła. My w coraz większym stopniu stajemy się płatnikiem netto, a więc ta liczba funduszy z natury rzeczy będzie się zmieniała. Regulacje dotyczące funduszy są ściśle zapisane. I to tylko totalna oszalała opozycja chciałaby ta opozycja, żeby nam obcięto fundusze, bo ci państwo myślą, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla tej oszalałej opozycji. Tak nie będzie. Pani poseł, prezes Rady Ministrów, pani premier mówi wprost, myśmy się spodziewali takiej decyzji Trybunału, byliśmy na to przygotowani, jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście nasza polityka nie zmieni się, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Koniec cytatu. Minister Spraw Zagranicznych dzisiaj mówi, bezpieczeństwo Polski jest ważniejsze niż nierozważne decyzje Unii Europejskiej, a zatem walka toczy się o bezpieczeństwo. Walka zdecydowanie toczy się o bezpieczeństwo. Dla każdego obserwatora procesów zachodzących w Unii Europejskiej oczywistym jest, że konsekwencją kryzysu migracyjnego jest kryzys bezpieczeństwa. Przypomnę, że po raz kolejny przedłużono stan wyjątkowy we Francji, że w Belgii trwa duży stopień zagrożenia terrorystycznego. Czy to już chwila można wypowiedzieć, że jesteśmy informowani o kolejnych zamachach terrorystycznych. Oczywiście takie przedstawianie sprawy, pokazywanie tej konsekwencji tego związku między kryzysem migracyjnym a kryzysem bezpieczeństwa tu w Parlamencie Europejskim jest niepopularne. Przywódcy Unii Europejskiej za wszelką cenę starają się wyprzeć ze świadomości właśnie to połączenie, wskazywanie przyczyna skutku dla nas, dla ludzi, którzy są w stanie zachłodnie i logicznie ocenić bieżącą sytuację w Unii Europejskiej. To połączenie i ta konsekwencja jest oczywistością. Niestety jesteśmy w dość trudnej sytuacji jako Polska, jeśli chodzi o relokację, ponieważ na relokację zgodził się poprzedni rząd pani premier Ewy Kopacz. I tutaj mamy naprawdę swój problem. Pani premier Kopacz podjęła nieodpowiedzialną decyzję, zgadzając się na przyjmowanie migrantów. Niemniej my uważamy, że Komisja Europejska powinna porzucić ten źle funkcjonujący projekt oparty o automaty ponad narodowe zarządzanie migracją. W kwestii bezpieczeństwa Polek i Polaków jesteśmy stanowczy i bezpieczeństwem Polek i Polaków uczyć ani handlować nie będziemy. Kwestia bezpieczeństwa naszego narodu jest sprawą nadrzędną. Przy tej okazji warto dodać, że dotychczasowe metody relokacji okazały się absolutnie nieskuteczne, bo w wyniku tejże relokacji ta relokacja objęła 12% osób, które miały jej podlegać. Relokacja nie przyniosła spodziewanych przez komisję efektów. I tak naprawdę jest wykonywana w bardzo stopniu. Jeszcze raz podkreślę, że pani kanclerz Merkel, która tak owoczo zapraszała migrantów, znalazła świetny sposób na rozwiązanie wywołane tu przeciwnie kryzysu, narzucając państwom członkowskim przymusową relokację. Uważam, że ta przymusowa relokacja jest niehumanitarna, ojcze, i nieetyczna. To są ludzie. Jak pani kanclerz, jak pan komisarz sobie wyobraża, jak pan przewodniczący Juncker sobie wyobraża, że przymusowo będzie się przesiedlało migrantów z jednego państwa do drugiego i będziemy ich trzymać w obozach i jeszcze pilnować może, żeby z tych obozów nie mogli wyjść. Przecież to jest nieludzkie i niehumanitarne. Ci ludzie migrowali do Europy, chcą osiedlać się w zachodnich państwach Unii Europejskiej. Demokracja, mogły, ideologii, człowiek, żegnąć.
A więc widzicie Państwo, człowiek sterowany natrętną reklamą. No to rzeczywiście to co ja tu kółko powtarzam, natrętna reklama, że mnie to tak denerwuje, ta natrętna reklama, że ja nie wiem, że człowiek głupi, że on nie rozumie, że to jest natrętne. Nie powinna być natrętny, a jest bardzo natrętny. Nie pożyje. No nie ma tej gościnności i nie będzie, bo to jednak te ludzie nawet każdy o swój kawałek chleba. Jak się kłócą, proszę Państwa, jak kłamią, dlatego, że są nieszczerzy, są wewnątrz zakłamani. To dosłownie tak jak w narodzie izraelskim, w narodzie żydowskim było gorzej, bo oni z Bogiem walczyli, z Bogiem Jahwe. Mówią, że Jahwe nas nie widzi. Oni byli w świątyni Salomonowej, w księdze Ezechiela, czytaj w księdze Jeremiasza, czytaj, że Jahwe nas nie widzi, co my robimy. Że nawet 70 starców wyszło ze świątyni, tyłkiem do świątyni. Jahwe się patrzy, jak to się mówi, bo tu po warszawsku, brzuchem po piasku, od dupy strony, że tyłki Bogu pokazali, czyli swoje dupy, a pokłonili się słońcu, mając w rękach takie palemki przypominające rozrodcze narządy męskie. No to chyba już więcej nic tutaj dodać, nic. Do czego zdolny jest człowiek, ale nawet w dziedzinie kultu religijnego, bo jeżeli w dziedzinie kultu religijnego człowiek jest taki, no to świecki człowiek jest jeszcze gorszy. No ale szatan, diabeł zrobił tak, że nawet ludzie, którzy prawa nie znają, z natury czynią to, co prawo, czyli zakon, nakazuje. Że w sercach mają, że wszczepione mają. Urząd jest wykorzystany w celach złych, nadużycia, bo mówią, że Moskwa, że biurokracja, wszędzie, a u Żydów to nie było i dlatego oni pojechali w kierunek Moskwy, Rosji, przecież Andzia Rotenberg, skąd przyjechała? No właśnie, południe i Rosja, a tam Sara Leander uciekła do Szwecji jeszcze w trakcie wojny, ale musiała uciekać i ze Szwecji, bo tam nie ma dobrego klimatu dla Żydów. No właśnie. Pseudosztuka, bo na przykład w Warszawie mało jest sztuki, proszę Państwa, prawdziwej. Kuglarze, oszuści i złodzieje, no bo to są przecież czy przy kierowniczce, czy przy dyrektorce, na przykład zachęty. Sama zresztą dyrektorka zachęty.
rozdawała, Wróblewska, Hanna Wróblewska, rozdawała karteczki swoim, na bankierczyki, na bankiety, na różne takie, żeby się mogli dowartościować. Dlaczego, żeby się mogli dowartościować? No bo to nie są żadni artyści wartościowi. To nie jest żadna kultura wartościowa. To są kuglarze, jak państwo słyszą zresztą. Ale to jest w ogóle denerwujące, że to przecież człowiek nieślepy rozdaje, Hanna Wróblewska, karteczki swoim koleżankom na bankiet, a mówi potem, jak ktoś podejdzie, że ona już nie ma, wiesz, bo ona będzie małpowała Anglo-Amerykę, Białystok powtarzała, poprawiała po Anglo-Ameryce Białystok, że tam Hanka Romanowicz kiedyś kabarety o Żydach pisała, że przepędzili ich z Anglo-Ameryki Białystok i że tu przez Warszawę spierniczali do Łodzi, do Izraela, tamtą stronę. Także powoli dobierają się do Hanki Wróblewskiej, do też tej dyrektorki Muzeum Narodowego, żeby zabrać po prostu im kulturę, bo to nie może być tak, że Litka mówi tak, słuchaj, te banki europejskie to wszystko są w rękach Żydów. Ja mówię tutaj banki jak banki, ale Anita mówi, że kultura i galerie są w rękach Żydów. Albo teraz na Targowej 84 wychodzi taka czarna Żydowa i mówi, ja państwa nie zapraszam. No to po co ten wernisaż, po co to ona tu pokazuje, wystawia, kogo ona zaprosiła? No przecież swoje koleżanki. No to niech postawi standardowo ochraniarzy, a to żaden taki wielki wernisaż, to jest typowy wernisaż, a skoro ma dotację, jej galeria ma dotację od państwa, to ona nie powinna. Ja to tak na odległość patrząc się widzę, takie straszne dziadostwa. Tu ksiądz mówi o gościnie, a tu skoro w dziedzinie sztuki czegoś takiego nie ma, bo ja już tam nie mówię o życiu, każdy jest głodny tu w Warszawie, jest straszna bieda, dziecko mówi, Warszawa jest biedna, dziecko mówi. A no właśnie po takim wyjściu Żydówy czarnowłosej z tej galerii Targowa 84. Nawet jest kawałeczek takiego zdjęcia ruchomego z ruchem i dźwiękiem. Galeria u Żydów. Jest. Teraz zobaczymy na tym. Ale o tych nierównościach, niesprawiedliwościach będziemy na pewno jeszcze rozmawiać na antenie Radia Maryja. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję za komentarz do tego ważnego zagadnienia. Galeria Czary Głowa 84. Co tu smartfon nam podpowie? Graże. Galeria projektantów, strona główna Facebook. Galeria projektantów Wawa Love. To pewnie jak ten Orange Love, że dziewczyna mówi sama z firmy Orange, że ta firma Love to wcale wam nie zmniejszy tych rachunków i będziecie jeszcze więcej płacić. O, nowe miejsca, graże, galeria projektantów, oferta hipoteczna. Przejdź do galerii, wyszła Żydowa i mówi, ja państwa nie zapraszam. Przejdź do galerii. Ja państwa nie zapraszam. O, to ta baba, zobacz. To ta baba, zobacz. Jaka brzydka w sensie psychologicznym. Chytra, niemiła,
z pana niesympatyczna. No ten chłopczyk niepełnosprawny właśnie mówi, że Warszawa biedna, wtedy taki deszcz padał, siąpił, mrzawka. Chcesz być na bieżąco? Dokończ proces. Dobra, bo to już jest co innego. Zobaczymy tutaj co nieco więcej na temat tej galerii. Nie, no kredyt wchodzi. 1,32, dobra, 1,32. Nowe miejsca, draże. Galeria projektantów. Mamy tutaj jedno ze zdjęć, krzesło na kamieniu w oknie. Krzesło na kamieniu w oknie. No ciekawe, komu się to przyda, jak bardzo praktyczna jest ta sztuka. Następny, to był drugi eksponat, krzesło. Mamy trzeci eksponat z 32. Są to ciuchy takie. Jakieś gadżety na oknie, głowa, piersi na kiju. Trzeci. Jest ta galeria, ale patrz jak to jest smartfon, wszystko wyszuka, że lepszy jest jak cały ten internet, komputer, bo tam trzeba konkretnie nacisnąć, bo ci nie wyskoczy. Dobrze, co jeszcze? Będzie czwarty obraz. 34. To jest w tej galerii, proszę Państwa. W tej galerii. Chcesz być na bieżąco? Tu nam podpowiada na dole. Nie chcemy być na bieżąco. Nie chcemy się dać złapać w sidła jakiejś głupoty. Zobaczymy dalej. Nowe miejsca, graże, galeria. Piąte, z wielkimi nogami, dwa Żydy, no proszę bardzo. Widzisz, że mamy galeria u Żydówy. Wyszła, proszę Państwa, z galerii, deszcz lał, ona wyszła. Ja nie zapraszam Państwa. Tam parę osób tam było, dziecko niepełnosprawne i to dziecko mówi, że galeria taka krzywa, Warszawa taka biedna, a w tramwajach lamusy. No tak dziecka, jak powiedziało, to ja po prostu pękłam ze śmiechu. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Tak, no to żeby nie byli samotni, trzeba coś dać z siebie, trzeba sztukę zaprezentować, trzeba pokazać do galerii, zaprosić. Ja często gdzieś widzę ludzi zagubionych z USA, gości, bardzo często zapraszam. Ja często zapraszam, proszę Państwa, ludzi takich zagubionych, jak widzę ludzi zagubionych. Wyzwania międzynarodowe, powiedziała premier Beata Szydło. W Warszawie we wtorek odbyło się spotkanie. No może nie każdy ma taki odruch, żeby zaprosić, żeby podpowiedzieć, żeby nakierować za darmo, bo to wiesz, jak ma obliczone, że to tyle kosztuje, no to za darmo nie zrobi. Polski, Litwy i Łotwy potwierdzili zgodnie, że nowe miejsca graże, galeria projektantów. Oto to rebeski nowe, takie jak filigranowe. Także Żydówa myślała, że ona sobie zarobi na tym.
regionu. Polska widzi potrzebę zacieśnienia współpracy. Bo to będzie produkowane, to będzie robione, ale to są tylko projekty. Nie podoba się nam, nawet jest zdjęcie krótkie, proszę Państwa, zdjęcie galerii, takie filmowe zdjęcie. Projekty zachęty. Tam jest lepiej może w tych projektach zachęty, ale... Koń ładny i po prostu to jest przeognie zdjęcie. Kolejne to jest zdjęcie ósme, a jest ich 32. Dwa walowe. Także wyszła Żydówa w okularach, czarne włosy, no bo to ja to praktycznie jak mieszkałam bardzo wiele lat w Anglo-Ameryce Białystok, to nawet nie miałam pojęcia, że tu jest w Warszawie jakiś problem z tymi Żydami, bo rzeczywiście oni się pchają wszędzie, ani ta nie lubi, ta nie lubi, ta nie lubi, ani ta mówi, słuchaj, oni wszędzie, wszystkie galerie przejęli. A jak była ta pani Ludwisiak z CSW, Centrum Sztuki Współczesnej, to Anita mówi, ale wstrętna Żydowa. A ja zaczęłam ją bronić. Ja mówię, słuchaj, pani Ludwisiak bardzo mi się podoba. Jeżeli Żydowa jest wstrętna, to na pewno nie ona. Jeżeli Żydowa jest wstrętna, to na pewno nie ona. I broniłam. Ja mówię, słuchaj, Anita, wy te, jako te katolicki udajecie, żeście chowali, chronili, ratowali życie Żydom w czasie wojny, ale tak naprawdę nie lubicie tych Żydów, no, ale to ze względu, nie się...